Witam Was serdecznie. No to może dzisiejszy dzień zaczniemy od tuningu. Bike development. Tutaj na aerodynamika sobie tutaj poświęcę kasę. Albo to, nie, top speed może być. No już jest zrobiona całkowicie aerodynamika. Rama. Aha. Dobra, rama też jest zrobiona. No i teraz... A silnik. 8000 mi zostało. 5468. Tak, na top speed. Będzie mocniejszy, szybszy. Jeszcze tutaj 2, 3, 4, 5, 6, 10, jeszcze 10. I będzie już w 100% stuningowany. No to jedziemy. Kolejny Grand Prix. Co my tutaj mamy w newsach? Dowicjozo pierwszy. Pozycja mistrzowska też pierwsze miejsce. No i o Danim Pedrosie właśnie tutaj też jest napisane w 2005 roku. Zdobył tytuł mistrzowski w 250. No Daniego Pedrosy już w roku 2019 już nie mamy. Został on, że tak powiem, pomocnikiem w firmie KTM, jako taki tester. Hello and welcome to Mugello. Today sees the start of a week of racing on one of MotoGP. Mugello, włoskie. Tutaj też. Development test od razu zacznę od tego. Maksymalna na tej długiej i prostej. Spokojnie. 228 do pierwszego zakrętu. Kogoś mamy z tyłu, to czasy naprawdę mogą być bardzo dobre. Musimy to właśnie uważać. Ja muszę na to właśnie uważać. Te czasy będą naprawdę mocne już w pierwszych treningach. Tak było ostatnio. Wolę mieć rywala z przodu, żeby ktoś mi bronił. Jest dobrze, wszystko po zaliczeniu. Mm.
zero będzie zaliczone. Weźmy kręcę. Jedno okrążenie będę musiał dłużej robić. To jest właśnie błąd. Bo jedno okrążenie dłużej będę jadł. Bo nie zaliczyłem tego testu. Ricardo Rossi, proszę bardzo. No, mogę nawet nie zaliczyć tych drugiego czy trzeciego testu, ale będę już wiedział, że ten piąty właśnie. Piąty ten test muszę zaliczyć. Ricardo Rossi przed nami cały czas. Ja tutaj na rekord jadę. Widzę na silną. Wyszło. Coś tam się przewrócił. Ładnie, jadę dalej. Właśnie tutaj w tych zakrętach. Jest zaliczone. Nawet na rekord będę szedł tego turu. Cały czas za Ricardo jest jadę. I on mnie odpuszcza. Można pewnie mieć o Antonelli. No proszę. Bardzo podobne tempo do ostatniego okrążenia. Ale myślę, że będzie lepszy czas. Już się bardzo zbliżyłem do Ricardo Rossi. Tylko kilka błędów się tutaj popełnił. Ale radiatu zobaczymy, jak poradzę sobie. No już tutaj jest strata duża i jeszcze upadek. Zaliczony test. Jeszcze jeden punkt hamowania. Na limicie, kurde, tutaj ładnie przebił się. Puccino. Zakręt 15. I zaliczony test. Jest wymagane 2 minuty 12. Więc spokojnie. W tym czasie się będę mieścił. F2 kolejny test. Tym razem idealne linie przejazdu.
lecą ładnie. O, Aron Kanak nas wyprzedził. No proszę. Ciekawe ile kurde jest lepszy ode mnie Aron Kanak. 95%. Ale się nie będę przejmował tym, że będę w treningu słabszy. Jest dla mnie ważne, żebym tylko zaliczył te testy. W kwalifikacjach mu pokażę, kto tu jest najlepszy. Rodrigo, no proszę, 2-2. My tak samo dojdziemy do pitu. Zaliczony test, ale muszę zobaczyć, które miejsce mam. Trzecie miejsce. Ale to niewiele, to są tysięczne. Pierwszy trening nas był na... Dobra, teraz mogę sobie dać na przyspieszenie może. A wejdziemy sobie do trzeciego treningu. Now that this free practice round is over, let's have a look at the weekend's first real times. Warunki pogodowe się zmienią. Jest bardzo, bardzo blisko, są wszyscy. Po 2-2 mają czas. Dobra, do trzeciego treningu trzeba wejść, zobaczyć, czy będzie właśnie ten development test i czy warunki się zmienią pogodowe, jak będzie padać. To będzie możliwość skorzystania dwukrotnie. Z tego development testu. Hello everyone. Not long to go now until the start. Nie ma, niestety nie ma. No to wchodzimy do kwalifikacji. Nie będziemy tutaj jechać. This practice session is also coming to a close. Let's see the graphic of w newsach też się nic nie pokazuje nowego. No, zobaczymy dalej. Ciekawe, czy w kwalifikacjach będą tam tak jechać jak ja na pierwszym treningu. Myślę, że nie będą aż tak dobrze. From Magello. Dobra, jedziemy. Kurde, nie, nie,
nie zobaczyłem, jaką mam prędkość maksymalną. Dobra, zapomniałem właśnie zobaczyć, jaką mam prędkość maksymalną na tej prostej. On sobie po prostu tutaj ustawił motor odpowiednio. Ładnie wyjście na prostą. Jedziemy 200. 230 w mostie. 240. Będę ustawiał sobie tutaj w ustawieniu moto na 240 km na godzinę. Już mamy za plecami, oby nie jechał tak jak ja, bo będzie nam ciężko. Już nie jechał, bo tam był ładny czas, jak pamiętam, 2-2. Że przyjechał. Teraz zakręt do 10. 11. Chyba zakręt Contario. Corentario. Żeśmy tutaj trochę błąd zrobili. Ten tutaj prawie zakręt jest nazywany inaczej. Bo myślę, że będzie 2-2, a nawet 2-3. No właśnie, ciekawi mnie, jak oni tutaj pojadą na kwalifikacjach. Wychodzimy. Ciekawi mnie właśnie, jak oni pojadą, bo 2-2. Kurde, było w pierwszym treningu, a tu 2-3, żeby robił. 2-5, spokojnie. Gdyby ktoś jechał za mną od razu, bezpośrednio, myślę, że od razu za plecami był za mną. Brings an end to this qualifying session, and after. Pierwsze miejsce. Tu też bym mógł tak zostawić tak minutę i od razu dać na skip the race. A tak będę kurde dwa razy czekał na te ładowanie się. Ten loading. No właśnie, ten warm-up jeszcze zapomniałem o tym. Kurde, teraz to... Dobra. Skip. With the final times for the warm-up sessions... 2-4 w warm-upie, a normalnie w kwalifikacjach 2-3 robili 2.
2-2 nawet w pierwszym treningu. Motorcycle fans tuning in. Today's a few more Zaczynam. Minutes and the Moto3 race will begin. Wyścig. Right now we're at not long to go now until the Italian Grand Prix here in Mugello. One of the most challenging and spectacular tracks in the entire championship. Tuningu, kurde, zapomniałem za te kurde poprzekładać. Zmiana biegu, dobra, zaczynamy. Myślę, że sobie poradzimy z nimi. Już kwalifikacja. Lepsze podczas, ale wszystko zależy od tego pierwszego okrążenia. Także później hamowanie. Ale kamień od razu za nami. Szybko odskoczyć i kontrolować cały wyścig. Teraz wszystko zobaczymy, jak mu się radzić. No tutaj właśnie w tych punktach rabiata to troszkę tracę. Muszę tam lepiej wchodzić w te zakręty. Jest warning. Już muszę uważać, żeby mnie zdyskwalifikowali. Bo się czasami tak się tutaj pokazuje. Muszę uważać, bo dwa razy jest warning i dyskwalifikacja, jakaś kara przejazdu. Na szczęście my jeszcze jedziemy równo. Nie skracamy. Przewaga. Kurde, Roman Pineta. Bardzo blisko. Będzie walka właśnie z Kanetem, coś mi się wydaje. Kurde, cały czas jest za mną. Gdybym miał czas 2-2, to będzie ładnie. Trasie przejazdy. Czemu właśnie tę pracę tej arabiacie tym zakrętem? To jest sekund. Lokalnie. Jeszcze jeden lap mi został.
13 w 14 przyładnie złożymy. Jest to sekunda przewagi, zobaczymy czy on wytrzymie. Trochę za głęboko. Jak się ładnie tutaj napędzę. Lepiej wyszło niż on z zakrętu, niż on ten kanet. To przewaga sekundy. Kanet jest drugi. Sekunda to jest dużo. Spora przemiana. O, już jest sekundy 6. To już jest naprawdę jeszcze większa przewaga. Także już kontroluje to cały ten wyścig. O, by zachwiał mnie. Już on za bardzo nie był. Popełni jakiś mały błąd i kurwy gleba. Tak ostatnio to było. Właśnie tutaj kurde zyskuję. Na tych właśnie zakrętach. Jarabiacie. Ja tutaj właśnie tracę na tym punkcie. Tutaj zbliżają się z użyciem pomysłu do Paryża. Prawie. Tylko moje tempo będzie spadać. Ale jedziemy odpowiednio. Na 5, 10. 2, coś zrobimy. 2. 1-2-2. Kolejna wygrana w Mugello. Także ładnie poszło. Bezproblemowo. While the riders complete their victory lap, let's take a look at the final ranking of the Moto3 race. O, tylko 600 tysięcy, 400 nawet tysięcznych tutaj Rodrigo. No. Tuż za plecami. Okej. Okay. W generalce 56 punktów przewagi między Karonem Anetem, Rodrigo, Ramirez, Kanoncu piąte miejsce, tylko Kajtu Toba się tutaj z Antonelli zmienili między 7 a 8 miejscem. Mniej więcej nic, dobra. I kolejna kasa z development testu. Już cała czerwona linia, jesteśmy numerem 1, jeżeli chodzi o drużynę. This victory is the cherry on top of an exhausting weekend. If his team keeps working like this, it will be really difficult for his opponents to overtake him. No i cały zespół się cieszy bardzo dobrze. A już taką przewagę, że nawet w dwóch ostatnich Grand Prix mógłbym w ogóle nie wystartować. Zdobyłbym tytuł mistrzowski. Okej, później sobie ten... O, jest! Nowa oferta. Warto zobaczyć. Albo zostaje, albo sprawdza. Jest, w MotoGP 2. Już mogę od razu przeskoczyć. Z kim bym to kurde jechał? Simone Corsi. Remy Gardner. Kolejny, tutaj kogo mamy? O, Jorge Navarro i Fabio. Nieźle. Bob Schneider. No. Już kurde w MotoGP 2 mógłbym startować. Ale myślę, że... Nagashima, Davi. Nie, oni mają w ogóle
jak już widzę ten, jeśli chodzi o zamierzenia celowe teamu, 10 miejsce, myślę, nie chcę zdobyć tytuł mistrzowski. Albo się zastanowię właśnie, czy od razu skoczyć do MotoGP 2, jechać dalej, tylko że kurde, będę miał ciężej z tym poziomem trudności. Nawet motor będę musiał stuningować na nowo. Nie, raczej nie będziemy tutaj brać. Tak, wychodzimy z tego. Nie będziemy w ogóle zmieniać. Tu moglibyśmy podpisać kontrakt, ale nie chcę. Wolę. Tu jeszcze sobie pod koniec stuninguję to. Na silnik. Nie, na równo. Tak jest. Jeszcze jeden punkt mi został, ale później może. Silnik. Co ja mówię? Hamulce. Tak, tutaj. No i tu. Mamy już 100% zrobionych hamulców. Zawieszenia. Braknie nas. Już chyba nic nie stuningujemy. Tak. To już jest po 5000. I na ramy, i na zawieszenia. Tutaj myślę, że będzie chyba jeden albo dwa wyścigi i 100% będzie tutaj tuningu zrobionego. A myślę, że już na tym odcinku zakończymy. Także do zobaczenia.